Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie pod tytułem Minął tydzień. Witam. Witam gorąco. Kolejny tydzień za nami. Dużo się dzieje w sprawach politycznych, w sprawach społecznych, w sprawach kulturowych. Mam nadzieję, że dzisiaj również usłyszymy coś na temat tego, co się zbliża za tydzień. Rocznica odzyskania niepodległości, marsz niepodległości, inne uroczystości. To wszystko jest to, co, czym Polacy w tej chwili żyją. No i od razu zacznijmy od tego. Wszystkich namawiam do pójścia razem w tym dotychczasowym Marszu Niepodległości, który organizowali młodzi z organizacji niepodległościowych, z Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u, kto tam jeszcze jest, ten stały komitet Marszu Niepodległości na czele z panem Bąkiewiczem. Idźmy tym marszu, a nie żadnym marszu sponsorowanym przez Dudę, który jest dla mnie koniem trojańskim, który w zeszłym roku odmówił przybycia i który mówił, że w tym roku pójdzie z wszystkimi. To niech idzie z wszystkimi, ubekami, kodowcami, kim zechce, ale ja z takim marszu nie pójdę. Tym bardziej, że nie popisał się, nie zapraszając na przyszły rok do Komitetu Obchodów Stulecia tych najbardziej zasłużonych, którzy od 5 lat organizowali właśnie Marsz Niepodległości, w którym było 100 do 150 tysięcy i więcej ludzi. Dlaczego ich zablokował? Bo pewno teściula, polakożerca, antynarodowiec by się sprzeciwił. No, zobaczył po nie w czasie błąd, podobno chce sprostować. A dlaczego kresowiaków nie zaprosił? Choćby prezesa Listowskiego, innych, tak zasłużonych. Za tą mniejszość niemiecką zaprosił. To niech idzie sobie z tą mniejszością niemiecką. Z niemieckimi flagami. Tak, niech idzie z Henryką Bochnia, starą członkinią PZPR-u i tak dalej. Dla mnie to jest żałosne. Wszystkich namawiam pójścia do tego typowego, tradycyjnego Marszu Niepodległości, który wbrew przeszkodom policji w czasach PO i tak dalej szedł i osiągnął wspaniałe wyniki. Brawo dla organizatorów tego marszu. Natomiast jest inna rzecz. Świeżo słuchałem telewizji, nie wiem, czy dobrze dosłyszałem, że jakiś sondaż daje Trzaskowskiemu ewentualne zwycięstwo nad jakim. Czy to nie świadczy o głupocie dużej części warszawiaków? Dużej. Jakie ma zasługi Trzaskowski? Poza tym, że pomagał najgorszej prezydent Warszawy walcowej w wyborach. Jaki? Widzimy, jakie ma. Znakomity, dynamiczny, najlepszy chyba wiceminister w całym tym rządzie, na 97 wiceministrów, prowadzący w wspaniały sposób komisję reprywatyzacyjną, zwracający ludziom skrzywdzonym mienicę. I co? I z nim ma wygrać ten miglanc Trzaskowski? Warszawiacy, obudźcie się. Przecież ja świecę oczyma za was. Ja jeżdżę wielokrotnie w teren i w Warszawie 3 kadencje rządzi to babsko-walcowa, mówiłem, najbardziej pazerna katoliczka świata, co mi prostują ciągle, że nie katoliczka, żydówka, nie wiem, nie obchodzi mnie to. W jedno jest pewne, że pazerna niesamowicie i mam nadzieję, że dobiorą się do niej za tą kamienicę, której mąż zagarnął, za wszystko, za krzywdy ludzkie tych 40 tysięcy warszawian. Czy nie wstyd nam w Warszawie, że taką osobę wybrano? Dlaczego? No bo kiedyś Warszawa była powstańcza, rewolucyjna, jak w Reducie Ordona pisał Mickiewicz do ocarze. Warszawa jedna ci urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Gdzie jest ta Warszawa? Wyginęła w powstaniach, powysiedlana, a potem kto dostawał mieszkania w pierwszym rzędzie? Urzędnicy, SB-cy, wszelkiego rodzaju hołota, ale nie właśnie patrioci. Patriotów blokowano. Patriotom zabierano mieszkania, różnym dawnym weteranom. I to jest podłość
I jeszcze takiego Trzaskowskiego niektórzy chcą wybrać, no budźcie się wreszcie, warszawiacy, bo to jest naprawdę, zaczyna być nuda i tylko mamy się wstydzić. Następna rzecz, mówi się o reorganizacji rządu i dobrze wreszcie nastąpi. Jest spóźniona mocno, bo takiego Waszczykowskiego, największego szkodnika w tym rządzie, należało wyrzucić półtora roku temu. No teraz jest niemal pewne, że wreszcie go wyrzucą. A po co był półtora roku? Po co blokował wymianę ambasadorów, tego nieszczęsnego szefa antypolaka trzymał? Po co trzymał w Watykanie Nowinę Konopkę, faceta, który w 92 w noc czerwcową wystąpił w imieniu Unii Demokratycznej o wyrzucenie rządu Olszewskiego, trzymał jakąś tam krewną Bieruta czy w Czechach i tyle innych osób. Proszę Państwa, to jest jeden wielki skandal, co wyrabiał ten facet. Już nie mówiąc o jego skrajnej proukraińskości, no nagle się zmienia, nagle twardo zaczyna mówić o Ukrainie. Ile? Po 2 latach? Kiedy tamci wszystko sabotują, co możliwe, tylko Polaków okpić, wykorzystać, dostać te 4 miliardy złotych i trzymać wszystko na rzecz zbrodniarzy, Suchewicza, Bandery, innych. To są, ale notabene nie podoba mi się też, że Waszczykowski, jaki on to wymyślił, to państwo, ten ignorant w Ameryce Południowej, zapomniałem, bo nawet mu ksywę dawano na cześć tego gangstera chyba z Boliwii, ten... No, żałosny niedouczek, ale przy tym jeszcze coś innego. A po co prowokować Rosję? Czym jesteśmy tacy silni? Jest bardzo źle, że są takie stosunki. Ja nie chcę wybielać Putina. Niestety myśmy stracili wszystkie szanse za czasów Jelcyna. Zawsze mówię, z Jelcynem trzeba było pić, wystawić dobrego świeckiego negocjatora, może arcybiskupa Głodzia, i on by na wszystko poszedł. Ale on nie miał ani krzty szowinizmu rosyjskiego. Putin ma i ma za dużo kolesiów, którzy, wnuk Mołotowa tam się pęta, inni, którzy uważają, że pakt Ribbentrop-Mołotow był najlepszy. Z nim naprawdę jest trudno się dogadać, ale to nie znaczy, jak te stosunki polsko-rosyjskie są aż tak złe i my płacimy głównie za sankcje, nas najwięcej, bo różni Francuzi, inni psim swędem dalej się dogadują. To nie znaczy, że to mamy umacniać, a do tego prowadzą niektóre głupie wystąpienia Waszczykowskiego. Czy on nie może zamknąć swoich usteczek łagodnie i zamiast ględzić takie rzeczy, jak kiedyś w wywiadzie dla Polska The Times powiedział, że w Rosji to jest tak jak w Korei Północnej. Nie przesadzajmy, Korea Północna to gułag, tam jedzą trawę. Rosja jest po pierwsze o wiele bogatsza, nie ma porównania, ma surowców. I że ich gospodarka upadła, nasza nie upadała, teraz się trochę podnosi. Ale po co recenzować niepotrzebnie inny kraj i już powiększać i tak pogarszać złe stosunki? Dla mnie jest to szkodnik do kwadratu i dlaczego tak długo trzymano. No ale jego to już mają usunąć, natomiast co do innych, no akurat ten od transportu, tamczyk może i zasługuje, Szczerzyńska, a dlaczego nie usunie się Glińskiego? Na nim też się nabrał niestety prezes Kaczyński, tak jak nabrał się na Dudzie. Też obaj z Unii Wolności. Gliński jest po prostu niedojdą, leniem, jeśli chodzi o kulturę. On nie czuje kultury. My mamy jakieś szczęście fatalne do tej kultury. Od razu po 89 roku była grabarka kultury cywilska, która wszystko niszczyła. Książki, wszystko. I teraz mamy znów wicepremiera, który nie żyje kulturą. No wreszcie, owszem, zrobił pozytywną zmianę. Usunął dyrektor Instytutu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Srokę, po jej bezczelnym liście donosie na Polskę, na zagranicę. Ale kiedy to zrobi? To powinien zrobić z półtora roku temu. Przypomnę, Witold Gadowski już z rok temu proponował rozwiązać ten cały
Instytut Sztuki Filmowej założyć nowy, bo on jest przeżarty przez ludzi ze starych układów, przez Unyszkę. To trzeba było zrobić od razu. No, ale teraz, i zresztą Gadowski mówił, dla mnie najlepszy dziennikarz współczesny, najbardziej niezależny, to nie żaden Terlikowski czy inne tego typu towarzycho. I teraz jest jego tekst Gabinet figur różnych. Bardzo go popieram, tym bardziej, że on też ujawnił o Dudzie, to w skandale, że ta cała jego kancelaria sprzedawana mi wolno. Ale w najnowszym numerze trochę się na nim zawiodłem. Owszem, do pierwszej ligi daje Rafalsko, no w ogóle Szydło, to tu każdy się zgodzi, że myślę prawie każdy. Ta twarda córka Kurnika potrafi powiedzieć ostro i Unii Europejskiej, i tamtym prominentom, jest bardzo dobra. I wkurzam się na tych różnych, a pierwszy to był Mazurek, jego kompan w sieci, którzy już spekulowali, że odsunie się Szydło. No nie wyszły te spekulacje. Przedtem tak spekulował Adam Lipiński, dla mnie niedorajda, najgorsza, też szkodnik w PiSie. Kiedyś chyba Suski się popisał takim tym, że ona jest dobra, ale lepiej, żeby był Kaczyński. No lizusów nie brak. Natomiast uważam, Szydło jest bardzo dobra na tym miejscu, w odróżnieniu od oczywiście od prezydenta, który jest jedną wielką pomyłkę. Więc dobrze, że Gadowski ją też chwali. Chwali Rafalską, tu się zgadzam, ale nie zgadzam się już z zapakowaniem Ziobry do średniaków. No bzdura absolutna. Dziwię się po prostu. Pan Witold jest naprawdę doskonałym obserwatorem, a tu absolutnie nie. A odważną, a jeszcze o Glińskim. Tyle razy go krytykował, a teraz pisze. Ostatnio odważną decyzją dotyczącą szefowej PiS swoje notowania mocno podreporował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. No drogi panie Witoldzie, co to za odważna decyzja spóźniona o ponad rok? Pan Gliński w moim sondażu dostałby, w najlepszym razie przygotowuje mój taki ranking prywatny, dostanie 2+, w najlepszym razie. Ten plus za to, że ją usunął z opóźnieniem, tą całą srokę. A pała, bezwarunkowa pała tylko dla Waszczykowskiego. No dzieje się wiele rzeczy. No znów skandal, tak nam chwalono Niemcy. A to kolejne świństwo Jugendamtu, zabranie dzieci dla polskiej rodziny. Słyszę, że 80 tysięcy dzieci zabierają rocznie. Mają zarobki z tego, koszty. Dlaczego polskie ministerstwo spraw zagranicznych, jak był taki Waszczykowski, nie walczy? Tu powinny być protesty zdecydowane, bo nic mi raban robić w całej Unii. Co się dzieje? Dobrze, że jest taki wspaniały obrońca polskości w Niemczech, jak mecenas Stefan Hambura. Cieszę się, że słyszę, że pan Rafał zrobił z nim wywiad. Naprawdę postać znakomita. Następna rzecz. Wyrok we Włoszech. Okazało się, że sąd we Włoszech wreszcie skazał Niemców winnych represji na Włochach. A u nas nie. Bo u nas Sąd Najwyższy jest tak tępy, za przeproszeniem, że nie bronił dotąd, nie pozwalał na skazywanie Niemców. Czy to jest antynarodowe działanie? U nas nie skazano dotąd za żadne represje, nie zażądano rozliczeń. To co to jest za Sąd Najwyższy? Przepraszam. We Włoszech pokazano nam przykład, co robić. A teraz... Jak się zachowują Niemcy, których tak wychwalają różne Tuski i inne kundle? Kundel to tak go nazywano, jak sam przyznał, po kaszubsku. Właśnie kundel merdający ogonem przed Niemcami za to ma tą funkcję. Niemcy odmawiają mi odszkodowania. Właściciel ciężarówki porwanej przez zamachowca. Co to za sprawiedliwość? Co to za Rechtsstaat, państwo prawa niemieckie? Najpierw tolerują tam skandale, ile dzisiaj tam z 50 tysięcy nielegalnych nie doliczyli się w Niemczech tych imigrantów. Doprowadzili do takiej sytuacji i Polak cierpi, zostały
ciężarówkę Pormana, jeszcze tam Polaka, tego zamordowano, a my nic, niemiecki ochłap dla ofiary zamachu, czy tam w Polsce niepodległej. No to wszystko są chore rzeczy. No i chore jest to, co dzieje się w Kościele katolickim. Od dawna tam jest zbyt dużo księży w Polsce, którzy są właściwie zdrajcami. Myślę o takim Lemańskim, myślę o takim Czajkowskim, starym agencie. To nie dość, że go wyrzucono wreszcie z mediów katolickich. Jemu powinno się zabrać suknię duchowną, szatę. To, co mówił dawno nasz przyjaciel, historyk Peter Reina. A ten je Boniecki? Czy on zasługuje na to, żeby być dalej w kościele? Już nie mówiąc o zmarłym już Życińskim, starym agencie. Teraz tu czytam świetny tekst właśnie o takich różnych. A, ksiądz Sowa. No przecież to żałosna postać. Pijaczyna, przeklinający razem z innymi. I on o finansach, o firmach rozmawia tam w tej Sowa i przyjaciele. Świetny był tekst właśnie Krzysztofa Fojset, Kościół otwarty na chama, bo tam jeszcze jest ksiądz Wierzbicki, też fatalny ksiądz Bieniecki, Pieronek, który ciągle atakuje obecny rząd, biskup, to ja dziękuję, takich biskupów to wieszano w czasie powstania kościuszkowskiego po prostu. Teraz mamy tu... Oj. Czy Kościół skręca w lewo, zapytują. W tej najnowszej warszawskiej 3-9 listopada Piotr Lewandowski, no ta wypowiedź prymasa, że należy ekskomunikować czy to, tych, którzy biorą udział w manifestacji antyprotestanckiej. Prymas Polak, który wszedł w skład Komitetu Honorowego Obchodów 500-lecia Reformacji, wziął udział w świętowaniu tego wydarzenia. Obok niego podobno siedziała jakaś biskup protestancka ze Szwecji, lesbijka przypadkiem, i prezydent Duda, znany z afirmowania katolicyzmu na pokaz, z ratowania hostii, obrazu, nie wiem, co jeszcze będzie ratował, ale żeby zachować się przyzwoicie i odmówić udziału w świętowaniu reformacji, która wymordowała tylu katolików. Czy mam przypomnieć świętego Tomasza Morusa, zamordowanego za to, że był wierny wierze przez Henryka VIII i innych katolików tam mordowanych, tych mordowanych za Elżbiety II, tych mordowanych w Szwecji. A my jakoś świętujemy, no bo papież Franciszek dał, no niedobry przykład, takie niedobry, gdy mówił o tym, że komuniści myślą po chrześcijańsku. No ktoś mnie tłumaczył, że znajomy księży. To wszystko dlatego, że on pochodzi z Ameryki Południowej, a tam nie wiedzieli, co robili komuniści. To niech się douczy wreszcie, jak już jest papieżem. Niech wie, że w Europie i w Azji komuniści wymordowali 100 milionów osób. Niech się wreszcie trochę dokształci. Niestety ogromnie odbiega poziomem, zarówno od Jana Pawła II, jak i od Benedykta XVI, swojego ulubionego papieża. Akurat dzień przed jego abdykacją powiedziałem na zebraniu, bardzo lubię tego Niemca. Był zresztą twardy, tak jak trzeba. A tu mamy, co mamy teraz? Mycie nóg muzułmanom? Jak zareagowali na to muzułmanie, na to mycie przez papieża, że głowa kościoła chrześcijańskiego ugięła się przed muzułmanami. Trzeba wiedzieć, jakie są efekty niektórych gestów. No to właśnie widzę krytykę już o tym z Bogiem, choćby mimo Boga, tego zachowania episkopatu, to w Superekspresie. Tu pisze, jakie czytam we wprost. Oskarżony papież Franciszek Dzierżanowskiego. Czytam w warszawskiej w przeglądzie wydarzeń z 27 października. W skład honorowego Komitetu Obchodów 500-tej rocznicy reformacji w naszym kraju wszedł prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. To obecność absolutnie niewytłumaczalna i trudna do
zaakceptowania. Dla katolika jest to bowiem rocznica herezji, bolesnego podziału Kościoła. Dlatego prymas Polski nie powinien wchodzić w skład Komitetu Honorowego rocznicy tego wydarzenia. Czy naprawdę niektórzy dostojnicy naszego Kościoła chcą sprowokować nim podziały? Chcą zniechęcić część katolików? Tu znów właśnie krytyka Wojciecha Polaka w Polsce Niepodległej za to, że suspenduje księży, którzy poszliby na antyuchodźcą demonstrację. Na Węgrzech prymas i biskupi piętnują najazd muzułmanów, tak jak biskup Rigo Segedl. To samo prymas w Czechach. A u nas co robi prymas Polak, co robi kardynał Nycz? I potem są skutki. Nie lubię Terlikowskiego, ale akurat w najnowszej do rzeczy napisał prawdę. Kościół dzieli się po cichu. Czy ma to dalej trwać? Jakie są tego szkody? Kościół był to... Następna rzecz. Sprawy ukraińskie. No właśnie w warszawskiej zimna wojna z Ukrainą. Fiaska wizyty wicepremiera Piotra Glińskiego. Czy on cokolwiek robił skuteczny? Ale po co w ogóle jechał do Ukrainy, kiedy ona działa na naszą szkodę? Tu gdzieś czytałem Tomasza Łysiaka o byłym ukraińskim prezydencie Wiktorze Juszczenko, któremu niepotrzebnie zawierzył prezydent Lech Kaczyński. A był to podlec pan Juszczenko, ciągle. To on zaczął te pomniki Bandery. I teraz stwierdził, postawił znak równości między UPA i AK. Stwierdził, że obie strony stawiały przed sobą te same cele. AK-owcy walczyli o wolność i niepodległość przeciwko mordercom, ludobójcom, a ukraińskie UPA było ludobójcze. I tu stawianie równości to przecież jest jeden wielki skandal. Jeszcze szantaż Kijowa, czy tam. Polskie ekshumacje wciąż zakazane, pisze Rzeczpospolita. Nie pomogła wicepremiera. Bo trzeba po prostu przestać dawać im pieniądze. Kto był tym głupkiem, który pierwszy pomyślał, żeby dać 4 miliardy złotych, pożyczyć Ukrainie na wieczne nieoddanie, czy na to, żeby oligarchowie tamci mieli co pchać do swojej kieszeni? Gruby portfel Poroszenki, Rzeczpospolita, 31 maja. Jak on się wzbogacił w czasie prezydentury? Już ma około 12 miliardów dolarów, a jego kapitał rośnie mimo wojny na wschodzie kraju i dalej nawet jego przedsiębiorstwa zyskiwały na współpracy z Rosją. Tu wojna. Grabują nas, a nawet ja powiedziałem, trzeba było postawić warunki, jak się dawało im pomoc. Wszystkim pierwsza rzecz, bo jest ohydna i haniebna, zdjąć tą tablicę ku czci ludobójcy Suchewicza na Szkole Polskiej we Lwowie. A Wyborcza się skarży, iskrzy w relacjach z Ukrainą. Wyborcza znów rozmowę z jakimś Ukraińcem. Ukraina nie rozumie Polaków. Pod rządami PiS-u Polska pogrąża się w europejskiej izolacji. Głupek, który to głosi. To oni są izolowani, jak durnie. Tracą przyjaciela, którym wiele pomagać. Ja mam nadzieję, że się skończy ta cała głupota. I tu dobrze pisała już warszawska 6 października. Lista znanych Ukraińców, którzy powinni mieć zakaz wyjazdu do Polski. Nie wpuszczajmy ich do Polski. I między innymi jest tu Poroszenko na pierwszym miejscu, a na drugi ten wyjątkowy łajdak. Wołodymyr Wiatrowicz, prezes ukraińskiego IPN-u, podobno też niszczy wszystkie dokumenty o zbrodniach ukraińskich, który szczuje przeciw Polakom. No, powróćmy do tego naszego Dudy, już mało czasu. No i znów kronice Hałasia, coraz gorsza ocena. No, ale zapomniałem dodać. Pan Duda blokuje zmiany KRS-u i inne. No i pokazał KRS, co potrafi. Ilu z 250 absolwentów zablokowano szansę KRS
drogi do sędziów. Tylko dlatego, że Ziobro podpisał ich nominację, chociaż szkolili się od 2009 roku. Kiedy? Ten wyrok dedykuje panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, mówi Wyszkowski. Niestety odczytuję weto pana prezydenta jako wsparcie do trwałości tego układu postkomunistycznego. Mojego skazano ostatnio za to, że był kontra Wałęsie i tak dalej. No jak to będzie długo trwało? No niestety już nie mamy czasu na cały szereg innych tematów. Pozdrawiam państwa. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zachęcamy do lajkowania, do oglądania, do komentowania naszych filmów. Dziękuję bardzo. No i ile tu pozostało nieobjętych.